Natomiast tuż przed wojną, rzeczywiście niedługo przed wojną, może pół roku, ja wtedy byłem w pierwszej albo drugiej klasie gimnazjum już, wkroczyła do Sokołowa falanga, oddziały ONR-u. Oni byli wszyscy umundurowani, mieli takie zielone mundury z koalicyjką, czyli takim paskiem skośnym tutaj. Żydzi pozamykali okiennice, pozabijali gwoździami, tak jak teraz w Ameryce, jak ma być sztorm. Więc wkroczyły te oddziały falangi. I ja to bardzo przeżyłem, bo ja po prostu się tak przeraziłem strasznie, jako ten chłopiec, bo ja wiedziałem, że są te takie oddziały faszystowskie. To ci nie mówiło wtedy, że to faszystowskie, ale skrajnie prawicowe. Oni tam trochę powybijali pewnie szyb, czy wyłamywali drzwi w jakichś sklepikach. To wtedy nie było dużej zadymy, bo Sokołów miał 12 tysięcy mieszkańców mniej więcej. Przed wojną 12 tysięcy, z tego połowa Żydów i połowa Polaków. Ale Żydzi byli wszyscy pochowani. To nie było tak, że oni włamywali się do mieszkań i tam bili tych Żydów. Nie, oni, to był epizod na zewnątrz, czyli na ulicach. Cały plac, ten główny rynek sokołowski, to tam cały ten plac był tych ONR-owców. Z tymi sztandarami takimi, o jak to potem hitlerowcy nosili. I oni potem przyszli, zastraszyli tych Żydów i gdzieś dalej przemieścili, nie wiem gdzie. Ale ja to zapamiętałem dlatego, że mnie wychowywano z takim przekonaniem, że ludziom biednym to należy pomagać. Mój ojciec pochodził ze wsi i miał też takie nastawienie reformatorskie. Mnie to bardzo raziło, jak oni weszli z tym oddziałem. Zwłaszcza, że to jednak to skojarzenie z Niemcami, których jeszcze myśmy wtedy nie widzieli, ale to skojarzenie było to tak jakby przedproże, czyli zapowiedź hitleryzmu. No. Natomiast w Sokołowie nie było tego, żeby oni tam w jakiś sposób taki znamienny niszczyli te żydowskie sklepiki, czy te żydowskie, czy powiedzmy synagogę. Ja miałem 14 lat i weszli ci faszyści, o których w domu, u nas w domu się o nich mówiło widocznie wcześniej, negatywnie.